Wyznacz współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty A o współrzędnych minus 12 i 5 oraz B o współrzędnych 2 i minus 7. Najpierw oznaczmy współrzędne punktów. Pierwsza współrzędna to jest x, druga to jest y. Punkt nazywał się A, więc dodajmy indeksy A. Analogicznie w punkcie B. Pierwsza współrzędna x, druga y. Punkt nazywał się B, więc dodajmy indeksy B. Wykorzystamy wzór na współczynnik kierunkowy prostej. W liczniku odejmujemy od siebie współrzędne y-kowe od yb odejmiemy ya, natomiast w mianowniku odejmujemy współrzędne x-owe i stosujemy tą samą kolejność. Jeżeli tu najpierw była współrzędna y-kowa punktu b, to tutaj również najpierw jest współrzędna x-owa punktu b. Możemy podstawiać nasze dane. Yb to jest minus 7. Ya to jest 5. Xb to jest 2. I xa to jest minus 12. Tu już był minus, więc mamy minus razy minus daje plus. Dostaniemy minus 12 przez 14. Możemy skrócić. Przez 2 dostaniemy 6 siódmych, czyli współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty A i B wynosi minus 6 siódmych.